też w zasadzie kupiłem calutką. Dobrze, czyli ja się mogę witać, tak, Esu? Tak, to zaczynaj. Dobrze, w takim razie cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie. Witamy was z wnętrza tego czegoś. Ja jestem, co to jest, ze mną jest Esu? Yo! Esu. Cześć wszystkim. O Boże. I to jest najprawdopodobniej ostatni odcinek części fabularnej tego dodatku DLC Captain Scarlet and Her Pirate's Booty. Ponieważ jak widzicie, pożarło nas to wielkie coś. To Yeti. Ten sandworm ogromny, jak on się nazywał? W ogóle zwróciliście uwagę, jak on się zwie? Nie, a jakoś się nazywa? No na pewno, jak się na niego najeżdża, to na pewno coś tam... Aha, bo nie mogliśmy najechać. To się otwiera jakoś? To jest na pewno odbyt. Ja myślę, że on nie ma odbytu w przełyku jednak. Jak to? Przecież każdy ma odbyt w przełyku. Spróbowałeś to strzelić albo coś? Wsadziłem tam palec. Aha, nie, a no, pogrzebałeś? Został, tak, pogrzebałem. Dobrze. To jest lewiatan, no. Albo wszystko jasne. Czemu travelujesz? Bo musimy. A przecież my stamtąd przyszliśmy? Nie, weszliśmy teraz do jego yonder. Dobre. Dobre. Dobre, patrz, mamy. I połknął je. Wspaniale. Nawet ten sklep połączony z internetem od razu. Bardzo przystępny robaczek. Hendogie. Chodź, idziemy. Dobra, sprzedajmy. Ja już chcę. O. Spokojnie, i tak pewnie rozpieprzymy tego bossa w minutę. No, na pewno. Ej, zróbmy sobie taki challenge, że ty nie używasz swojej wieżyczki, nie używasz tej wielkiej wyrzutni, a ja nie używam mózgu. Dobra, wskakuję. Dobra, ale tylko do pierwszej śmierci. Uwaga. Ma pizdo twarz. I ty tylko wielką pizdo twarz. Dobra, Esu, robimy po twojemu, czyli bez wieżyczki. Uważaj, bo to jest kwas wszędzie. Widzę. Rzuca we mnie ptasiorami. Nieźle. Pisiorami. Siusiakami. Całkiem ładnie dostaje po mordzie. Nie, on ma, oczywiście jak otwiera mordę, to trzeba w niego rzucać tym. Ale brzydko chodzi, ale brzydko to zrobili. Otwórz mordkę, słoneczko. Otworzył. Jak coś możesz mnie zaraz podnosić. Okej. Biegnij naokoło między kwasem. Dobra, padł. A to było proste. Zwal się na mnie, och tak. Na mnie się zwalił. Aż ty, kurde, no. Już prawie było moje. Gdzie skalet? Gdzie jest Scarlet? Nie wiem. Dobra, nie ma jej. Lecimy dalej. To ja sprawdzę, co to jest za piękna broń, którą podniosłem. Aha, stamtąd przyszliśmy, to lecimy teraz w tą. Wyrzutnia. Nie, to nie jest ta wyrzutnia. Chociaż ujdziemy. O stary, ale coś rzecz. Ładnego? Jakiś pistolet taki fajny. I fajny pistolet. 926, 911. Chodź, idziemy. Nie. Dobra, już biegnę. Gdzie jesteś? No, wlazłem tam gdzieś. Spójrz na mapę. Nie mam mapy. Jak nie masz mapy? No to sobie sprawdź. Widzisz, nie ma mapy? Widzisz? No jest mapa. Ej, coś wielkiego tam usłyszałem. Tak, tuż koło mnie. A jestem przy odbycie znowu. Dobra, biegnę. O, wyżygał nas. Tak? Chyba, nie wiem, no. O, Duton jest ogromny. Lewiatan jest ogromny. Really big. To co my widzieliśmy, to był... Fucking cock. Dobra, ale jego też idziemy bez dodatków, tak? Tak. Aż się zakrztusiłem. Wokum. O, ma serducho, patrz, ma serducho. Dobra. Nawalasz czymś mocnym, nie? Idzie łatwo. Ej, naprawdę, to jest jeden z większych potworów, o ile nie największy w borderku. Padło mu serce, tak. Słuchaj, to rozwalamy mu oko. Dawaj, nie, to jest mózg. O, pierdolło. Drugie. Poszło. Też, to jeszcze ma gardło, jeszcze ma gardło. Uwaga, coś... O, co się dzieje? Ja nie mam pojęcia w ogóle. Są robaczki malutkie. Malutkie. Silne są w pistu. Dobra, mi się ammo skończyło w snajperze. Brana. Nie, to są zwykłe sandwormy. Panikujesz. Panika razem, nie? No. Zrobimy coś takiego. Mam znowu ten bardzo fajny rewolwerek.
Ale super, ale super. Nie, tym czymś go nie ubiję. Na bojowe. Musimy zmienić, nie na snajperę, nie. Zaraz zginę. Na to, dobra. Zginąłem. Jak coś to mnie podnieść, bo nie wiem czy mi się uda. Gdzie dobra, ty jest? Jesteś, dobra. Zanim nie znalazł, już zabiłem. Dobra, przeładuj, on zaraz będzie pewnie nawalał z mordy, tak? Nie, jeszcze jeden żyje. Sandwormik. Dobra, to ja przygotuję moją wielką wyrzutnię na jego wielką mordę. Twoje jajca, moja broda. Albo moje jajca, twoja broda. Jeszcze jeden, no kurde, ile można? Weź go zabij szybko. A kto to mówi? On ma śmieszną twarz jak orzeszek. Wiesz co, chyba nie o to chodzi. Queen. Dude, Sandworm Queen. Swagmaster. Aha, bo jest czerwona jakaś nowa, dobra. Już myślałem, że po prostu stoimy w miejscu i nic się nie dzieje ciekawego nowego. No, Queen jest całkiem mocna. Jest taka sobie. Ale ich łoimy, ale pięknie. No nie, za łatwo mi się nie podoba. Co by było jakbyś walnął z tego? Sandworm Queen kolejna, fucking shit. Ej, ten ja zbieram amunicję. Czysto ten lewiatan to jest taki pieprzony widz w kinie. Siedzi no. I gapi się jak pieprzony yeti na nas. Dobrze, że mu rąk nie widać, pewnie sobie... Na pewno. Ej, coś we mnie nie było. Wielkie robaczki analne. Uważaj z nimi. Widz, kilka czter. I po nim. Zabijesz te małe, zabijesz, tak? Nie, nie ma ich już. To czekaj, ja pozbieram tylko fanty. Podnoś, bo otworzył się. Szybko! Panikujesz! Oła, 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 oła. Żyje, masz szczęście, masz dużo szczęścia. Poszło. Nie żyje? No chyba. Chociaż animacja się trochę spieprzyła jak padał. Ale bida. Dobra, pewnie mamy pod... Patrzeć na to? Nie, tu chyba bokiem się idzie, słuchaj. Chyba nie. Myślisz? No, poklecza. Znaczy po... To może jeszcze posprzątajmy sandwormy w takim razie. 500 naboi, yes. I czy te mendy wyjdą? Dobra, padł. Dobra, ja już skaczę. Dobrze, żyjesz? Działa. Jakie to jest bycze. Najlepsze jest to, że w ogóle nas z niego nie atakował z tego kolca. No, jestem troszeczkę zawiedziony. Mogłoby być tak, że właśnie trzęsła ziemia. Dobra, to jesteśmy tam jest... na jakiejś z tej ścieżce wesołej. O, otwarło się. Okej. Uuu, stary, to wygląda faktycznie jak jakiś też Volt. So is the story of how the Volt Hunters defeated the treacherous Captain Scarlet and slew the Leviathan. And as the sun set on Pandora, the Volt Hunters realized that while they'd found Captain Blade's lost army, the true treasure of the sands had been inside them all along. The end. Co za pierdolenie? Nie, jak wewnątrz nas? Muszę cię rozciąć chyba, Esu, wiesz, bo to moja nagroda leży. Extremely. But otherwise, you ended that story pretty well. Gówno prawda. Don't mention it. You gotta teach somebody to tell these stories when I'm gone. Might as well be you. Yeah. I love you, Marcus. That's weird. That's awkward. No, to jest końcówka jest weird. A co dalej? Ja chcę skończyć. No co, napisy i teraz możesz sobie popieprzyć o tym, jak bardzo ci się końcówka nie podobała. To się tak ostro skończyło, że na pewno tam trzeba jeszcze wejść. Nie, Esu. Znaczy, może jeszcze wejdziemy do tego Volta śmiesznego i może tam odkryjemy jakieś właśnie nagrody, bo na to bym liczył zresztą. Właśnie. Ale ogólnie boss... O, jest, dobra. Bo wyłączyłeś kredyty, ale wiesz co, jesteś strasznym skurwielem. Niechcący, chciałem sprawdzić, czy Skype działa. No, żeby wyłączyć kredyty. The Chamber of the... No i ten, jest fajny. I co to są? Eridium jakieś? To tędy się idzie. Kuźwa, nie pozwolę, żebyś był pierwszy. A jednak. Ach, cholera, niewidzialna ściana mnie zatrzyma jak zawsze. Dobrze, ziomuś. Ciekawe. Kto pierwszy? Teraz to ty se możesz. Dobra, idę naokoło. Nie wiem po co, ale... Ty w drugą. W drugą mańkę biegnę. O! Znalazłem most, słuchaj. Wiesz co, to są tak zbugowane te niektóre klocki. Że po niektórych się nie da skakać, ale o co chodzi? O co chodzi z tym w ogóle skarbem? Ale spieprzyli, co?
No nie wiem, o co chodzi. Co to jest, kuźwa? Iridium? Jakieś klocki? Obsidian? Mam to wykopać? Co mam, portal do Netheru zrobić? Nie wiem, o, widzisz, może to jest dobra rozpina. A on na górze są, na górze są. Widzę, skrzynie. Widzę. Pierwszy, jest ich kurwa, cała masa. Pierwszy, kurwa, pierwszy. Tak. Wielka skrzynia, jebka. Nieprawda, bo wielka skrzynia jest tutaj. Wow. Tu w ogóle są wszędzie wielkie skrzynie. Tak, tylko że ja otworzyłem tą największą, tą, która była podświetlona na... Ja też. Nieprawda, moja się świeci. Z drugiej strony też było, z drugiej strony też było, aha. I też były błękitne snajpery i inne rzeczy. Dobra. To mamy pozostawię w takim razie. No. Różowa rzecz. Co oznacza różowa rzecz? No to już są te najfajniejsze chyba, nie? Nie wiem. Właśnie nie jestem pewien. Drop. Kuszka. Dobra, twoich class modów nie podniosłem. No to se wezmę, bo co? Bo przecież ci nie zostawię. Jaka pałka. Ale też bym tak zrobił. No dobra, więc to jest cały skarb. Super, jakieś fajne bronie. Granat. W jednej włoszczy był w ogóle granat. Ciekawy skarb, nie? No dobra, i dobra. Sprawdźmy w takim razie, co to jest takiego. Sprawdźmy w takim razie, co to jest. Najbardziej mnie ciekawi to pomarańczowa rzecz. Której nie mogę znaleźć. Z shieldów nic. Całkiem spoko shotgunik taki. No, ładny jest. Chociaż, no może też bez strzału. Może przesadzam. I wiesz co, ja nie mogę znaleźć tych błękitnych rzeczy. Były chyba tylko niebieskie. Wyglądało na błękitne, a nie, jednak nie. U mnie, przyznam ci szczerze, jest bez strzału. No, u mnie też. Dobry. No, zupełnie bez strzału. Jakiś pistolet. Znaczy, no to cyfra. Też nie ma się co dziwić, prawda? Bo to były przecież tego. Na dużo niższy level. Mhm. Dobra, jakąś mam snajperę fajną, aczkolwiek. 1300, 200. Sobie ją wypalę tutaj. Kurde. Szaleli z tymi telefonami. 2000. Nie, bez kitu, dobra. Jest tak sobie naprawdę bardzo. Okej, okay, spoko. Jeszcze to mogę spróbować sobie potestować. Ale piękna. O stary. Okej, okay, takiego shotguna dawno nie miałem. Mogę sobie nim pośmigać. Taka pod twój kolor, wiesz? Bardzo jest tego, jest ta sama kolorystyka co twój kombinezon, czyli biały i pomarańczowy. I fajnie masz... Wow, spójrz na tego gnata, co mam. Wyglądasz jakbyś się bawił w Power Rangers. Okej, dobra, to już jest kaliber godny. To już jest naprawdę godny kaliber. O, to jest fajne. Dobra, czy możemy stąd iść, bo tu no chyba wiem, już nic na nas nie czeka. Chyba tam jest koniec. Most w stronę... Czekaj. Stronę dupną w ogóle, niepotrzebne nikomu. Nie, no to musimy w tamtą wracać chyba, nie? Nie jestem pewien. Chyba ja jeszcze pójdę tam zobaczyć, czy coś się dzieje. Z tymi Oasis... zobacz, turn in shade. Jeszcze do shade'a musimy się przejść, żeby oddać mu story mission. Dobrze, to tak zrobimy jeszcze w tym odcinku. Dobra, to do Oasis. Mam nadzieję, że jest tam jakiś teleport. Teleport jest po drugiej stronie. Dobra, to biegnę naokoło. No. Ale reload speed, o kurde. Taką piękną broń dostać na sam koniec. Kurde, wiesz co? Że to naprawdę prosto poszło z tym potworem, nie? No niestety to chyba nie było za bardzo na nasz level. Mam nadzieję, że ten Sir Hammer X coś tam będzie być troszeczkę lepsze. Znaczy tak. Troszeczkę trudniejsze, nie? Jakieś wyzwanie było. W zasadzie no. Większy problem sprawiali zwykli przeciwnicy w dużej liczbie niż bossowie. A fajnie, to znaczy, bo trochę odwrotnie. Tak, bo wiesz co było największym problemem tutaj? Że ten boss nawet nie miał jakoś specjalnie dużo ataków. On zrobił kilka takich powtarzalnych bardzo ataków, nie? Nietrafionych przede wszystkim. No, nietrafionych też. Po czym po prostu zdech. A przywoływanie sandwormów przy bossie, no proszę ja was, to no, widać, że to było cięcie kosztów. Zwykłych. No. Zbyt proste. Jeszcze szczególnie, że jak walczyliśmy z tymi sandwormami, to on siedział, patrzał i fapał. Nie? I w ogóle co się stało ze Scarlet, ty mi powiedz. Właśnie. Ona spadła z tego. Pizdona i nie wiadomo co się stało z nią. Właśnie. Zniknęła po prostu. A ciekawe, może się jednak włączę, gdy idziemy do Shade'a. Nie wydaje mi się. A ja myślę, że coś może się jednak pojawić. Dobra. Tak, Esu, canceluj. Esu! Esu. Dobra, czekaj. Esu. Przedaję, wiesz jak mi się kasa teraz przyda? Dobrze, kończ już. Okej. Okay. Już? Tak, zaczynaj.
Esu! Dobra, dawaj. Ziup. Jak teraz wyjdziemy z tej pupci? No pupcią, dokładnie pupcią. Czy my właśnie weszliśmy do tego potwora przez buzię, żeby walczyć z olbrzymim potworem w środku? Nie, 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 on nas wypluł przecież. Aha. Nie kojarzysz motywu? Tuż przed walką on nas wypluł. Aha, okej. Okay. Myślałem, no, że to było wewnątrz, wewnątrz. Nie. Dobra, to biegniemy. Pierwszy. Fajnie, aha, jesteśmy przy mieście. Dobrze. Na przykład dostali ten wielki statek, który tutaj jest zacumowany i tym statkiem odlecieli w stronę zachodzącego słońca. I taka końcówka. Ja bym chciał w stronę wschodzącego, nie lubię żeglować w nocy. Okej. Okay. Szanuję. Pussy cream! Może dostaniemy jakiś pussy cream na przykład. Od kolesia z jednym zębem. Nie, on ma wszystkie zęby akurat. O, customizację dostaliśmy. Tak? Cieszy mnie to. Ej, to się nie skończyło. Dostaliśmy kolejne zadanie głównofabularne? Nie, poboczne. No. Słuchaj. Tu jest sklepik z gęsami, ja posprzedaję te wszystkie pierdółki. Okay. Na razie sprzedam tylko zielone, bo chcę się jeszcze przyjrzeć tym wszystkim. Captain Scarlet znowu do nas gada. I mamy Treasure Huntera. Treasure Hunter, no. Serio, ona cały czas gada o tym, że, tak, że pokaże nam, gdzie... Tak, tak, tak. Ten podpizda. Smutne. Nie, dobra, nie podoba mi się to. Mi też nie. Nie podoba mi się takie rozwiązanie. Takie jakby na szybko robione. Tak czy inaczej, ja bym chciał jeszcze pójść do tego zadania, nie wiem czy w kolejnym odcinku, czy w którym tam, do tego zadania Will Die Seriously, tak żeby po prostu się sprawdzić, jak my jesteśmy na 35 levelu, a boss jest na 50, jak nam idzie. Esu, a czy możemy się mówić, że pójdziemy na niego po kolejnym dodatku DLC, po Sir Hammerlock coś tam? A czemu tak? Bo ja bym chciał faktycznie już do niego spróbować podejść, a jeśli skończymy Sir Hammerlocka, myślę, że będziemy mieli level jakiś 37, i to no, już będzie troszeczkę bliżej, ja bym spróbował. No dobra, możemy to zrobić. Dobra. Słuchaj, ja chcę jeszcze znaleźć kustomizacje, które chyba są gdzieś tutaj w mieście, nie? Może. Tak, są. Wracę do kustomizacji, chcę zobaczyć, co dostaliśmy. Co za głowę dostaliśmy. Dwa... Trzy... Cztery. Słuchaj, mamy cztery poboczne zadania do zrobienia, których w zasadzie nie zrobiliśmy. Okej, okay, czy chcesz je jeszcze zrobić dzisiaj, czy chcesz o nich zapomnieć na zawsze? Ja bym je zrobił nawet wszystkie. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w tym odcinku, czy w kolejnym. Mi to fajne, podoba mi się, bardzo ładne. Ale bym je porobił. O, customy. Takie połączenie Rocka, Roya i Kapitana Sparrowa. O Boże, nie chcę tego widzieć. Punk, witamin, Blue Scarab. Chciałbym coś fajniejszego dostać. Jakąś fajną kustomizację, na przykład szczególnie na głowę, bo ty możesz zmieniać twarz. Masz kustomizację na mordę. Och tak, head unlocked. Bonehead. O, to jest. Pokaż, super. Pokaż. Wreszcie coś fajnego. Okej, już widzę, że masz tego. Masz maskę podobną do Ghosta z Call of Duty. Trochę. No. A moją widziałeś? Pokaż, czekaj, stój. Strasznie ciemno jest. W ogóle weź nie patrz mi na stopy, tylko wyżej spójrz, jeszcze wyżej. A i nie, że faktycznie taki Jack Sparrow. No, całkiem spoko. Dobra. Czyli lecimy jeszcze na jakieś zadanie, tak? Przed końcem w ogóle z serii z DLC-ka. Jest 19 minut, ja spokojnie mogę jeszcze chwilkę posiedzieć. Tak, to lecimy w takim razie. Dobrze. Tylko jakie? Zróbmy sobie to. Dobrze, to ja lecę po pojazd. I to jest kurwa, gdzie to jest? W Wormwater. Myślę, że najlepiej byłoby się teleportnąć. Ale jak o, faktycznie, stary, mam kurwę tych unlocków do statków. Właśnie, słuchaj, bierzemy na początku ładny tego dodatku z Hammerlockiem. No? Wykorzystam kuźwa wszystkie 10 kluczy. Dobrze. W sanatorium. No, bo my nie wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli dostępu do skrzyni. Kieruj mi oczywiście. Prosto. Trochę w lewo i prosto cały czas. Dobra. Przydałoby się to wykorzystać, zobaczymy jakie tam są fajne rzeczy. Może nawet takie rzeczy, które nam pomogą pokonać tego potwora bez wbijania 50 levela. Who knows? Bo sam przyznasz, że były raczej kiepskie te gnaty w tym DLC-ku, nie? No, na koniec faktycznie były kiepskie. A może w ogóle teraz na tym, na klacie logo Borderlandsów? Znaczy Vault Hunterów. Wiem. Dobra.
Okej, i teraz tak. Wiesz co, jeszcze tutaj, po drugiej stronie górki jest miejsce, w którym jest ukryty skarb. Ja bym sugerował też tam zaraz zajrzeć. Możemy, ale nie wiem, czy to będzie fajne rzeczy. Cały czas prosto jedź. Prosta, smaczna i prosta. Leć prosto, w prawo. Wiem, a ty strzelasz na nich, nie? Napierdalajut, jak się odwrócił. Taktyczny unik. Ty kombosy robisz w ogóle. I teraz jest. Lewo i wiedź na górę. Na górę. A czekaj, bo na dół najpierw jedziemy. Na górę. Bo nie. Najpierw jedziemy tu. Czemu to robisz? A nie, bo to nie to. Sorry, masz rację. Myślałem, że jesteśmy... Co chciałeś powiedzieć? Nie. O, lol, co to jest? Tutaj, nadajnik. No, a to ja mam jakiś... Pojazdem trzeba. Ej, stój, wracaj. Nie, stój, wracaj, tylko musimy napierdalać. Gdzie ty jesteś? Zostawiłeś mnie, wracaj po mnie. Ale nie, mam 2 minuty. Trzymaj kciuki teraz. Jaka cipa z ciebie, pojechałeś na wyścig. Czemu ty wysiadłeś w ogóle? W ogóle zgiń. Czemu ty wysiadłeś? Przecież widziałeś, że jest wyścig. Wychodzę z gry. Przecież widziałeś, że jest wyścig, Mośku, jeden. Zaraz anuluję to zadanie. Gdzie się anuluje? Sort, view my mission, escape, enter track. Weź mi, nie wiem, chuchaj na tego, na chłodnicę, żebym nitro miał szybciej. Dzięki! Dzięki, Esu. Na chłodnicę. No fajnie, no to ja w takim razie poobserwuję po prostu tam, jak jeździsz. No raczej, i na górę, tak? W prawo, prosto i w prawo. Ja będę cię nawigował z... Dobrze, a tu z centrali. Dobrze. W prawo, prosto. O kurde, on jest gdzieś na ścianie, stary. Jak ja mam to zrobić? Przyjechać. Muszę chyba wyskoczyć gdzieś. Nie, widzę. Już jest wszystko okej. Jedź. Dobrze. O, ale to pięknie zrobiłem. O, stary. Nie wiem, gdzie jest kolejny. Jest... Tutaj, widzę. Na nowych terenach, na których jeszcze nie byliśmy. Aha. Właśnie cię odsłoniłem. No dobra. Okej. Biegnę tam. Widzę go. Jaki fiut mnie tak zostawić. Jaki fiut wysiadł? Jeszcze statek piratów tutaj. Myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, artefakt. Dude, jeszcze piraci mi tu biją mnie. Pomóż! Ej, dobra, ja tutaj biegnę do ciebie, weź mnie zgarnij. Zgarnij mnie, tutaj jestem, tutaj, to ja. To dawaj, szybko, bo ja mam 30 sekund. Kuda, jesteś? Już jesteś? Dobra, już, biegnę. Dobra. Jak mnie ominął. W lewo, zeskocz. Wiem, spoko ziomuś, jest naprawdę 18, wszystko sporo. 17, 16, 15. I mam nadzieję, że to jest ostatni, tak, to jest ostatni. Dobrze. Turn in, dobra, wracamy. Ej, Natalie, która gada męskim głosem. To za to... Chcesz wyjść, czy ja mam iść? Na górę. Z questem. Wyjdę, bo jestem w tym dobry. Okej, to ja się ponapierdalam z tymi. Z piratami. Drabina nie działa. Dobra. Window. Window, jedź na górę. Okej. I oddajemy zlunko. Very good driver. Ona ma genialny głos. Okej. To będzie fajne. To będzie fajne zadanko, które zrobić. No. Jak coś się zaczyna od defeat albo kill, to ja już jestem za. Tak. Mogłeś po prostu spaść na dół. Niż collect coś tam. Chodź, po prostu spadnij na dół. Spadasz na dół, ponieważ chcę się tepnąć. Dude. Da! Ogarnij. Da! Lecimy do Washburn Refinery. Wypowiadam wam wojnę! Jestem sam na statku. Naprawdę chcesz mi wkurwieć? Washburn Refinery. Herbatka, już mi stygnie. Liczy się herbatka. Ale herbatka dobra. Bardzo dobra. Czekam, mam zmułę jakąś taką mega. Poboczne zadanie wezmę ja. Energy critical, zaraz zginę. Dobrze. Tu jest ich więcej, zapraszam. Szybko poszło. To należały i czekały wszystkie, aż tu przyjdę. Jakby to powiedzieć. Dobra, no? Biegnę. Nie, wszystko okej. Na pewno? Tak. Tak panikujesz jak pizda.
Nie wiem, o co chodzi, ale szybko ginę. Ja też, ale jest fajnie. Całkiem nieźle. Straszne gówno z tego mojego pistolecika. Ten shotgunik, powiem ci, kurde, jeden też się udał. To jest te, co, jeden z tych, co wypadły ze skrzyni. Podoba mi się muzyka tutaj, naprawdę fajnie. Wow. Nie słyszę, bo wszyscy skrzypią, zgrzyczą i w ogóle nic się nie dzieje. To moje staże. Dobra. Dobra, dobij go, bo ja przyładowuję. A tym czasem, aha, to jest censorship bot. O, fuck miło. Censorship. Kill DJ Tanner. Ale dobra. To zmieniło nam się zdanie, bierzemy ten. Ale to weź może machniemy, bo to chyba jest bliziutko, nie? Nie, to jest. A nie, to jest poza lokacją, to zmieni z powrotem. Ech, to niech przestanie gadać, bo nie mogę zmienić. Dobra, poszło. I gdzie jest zadanie? Prosto. A czemu mi się nie wyświetliło? Ziomal, chodź. Jak prosto jak jest za nami? Dobra. Rzucony granat. Nie jest za nami, jest przed nami. Dobra, poszło. Rozsypał się biedak. I to jest, co ciekawsze, w tej lokacji, której jeszcze nie zwiedziliśmy, więc myślę, tu, że nie jest tutaj nieźle. Jest lokacja, której jeszcze nie zwiedziliśmy? Mhm. Nie, to ciekawe, to ciekawe. Znaczy, no dobra, w sensie obszar, tak, obszar. Głupio mówię. Okej, okay, poszło. Pięknie! 8 naboi. 8 śmierciowych. O, tu się otworzyło coś na górze, tak? Nie. Czy to się świeciło też wcześniej? PWN loader. Pewny adży. Pieprzony tak. Dobra. Przydałby się. Dobra. A nie zabijesz tamtego? One szybko padają. Chciałem tego zabić, ale zabijesz. Don't stop shooting. Au, ła. Weź mnie podnieść, bo bardzo szybko mi leci. No wiem, ale ja też zaraz umrę. Jeśli coś mi tu wybuchnie, to jest źle. Krew mi leci. Krewka poszła. Dobra, to się schowam. Reloading. Reload. Yeah. Dobra, mi się zaraz ammo skończy do mojego fajnego shotgunika. Biegnie. Także ja bym sugerował spierdalać stąd po prostu. Ale nam ładnie level podrósł. To pewnie przez tego ostatniego bossa. Tak czuję. Śmieć. Musimy ich i tak zabić, zanim tu się otworzy. Uważaj, exploder. Jutka, skurwysynu. Dobra. Wiesz co, mam granat, który bardzo ładnie zadaje obrażenia, ale ten mój koleś... O, wow! Rzuca nim na mniej więcej 3 metry w przód. Albo 2. Bardzo będę wdzięczny, jeśli wpadniesz pomóc, właśnie. Wpadłem, nie śmiej się. O, second win, na sam koniec. Teraz ty padłeś? No. Pewnie był jakiś ten, cwaniak, co? Nie wiem, cwaniak? Dobijesz go sobie? Dobijesz, dobra. I tu jest jeszcze jeden duży, jest Junk Loader. Jotenka Loader, no to ja go nazywam Junk Loader, bo to chyba jest celowy, nie? Z junkiem. No. Grenade out! Super granat. Super partia, kurwa. Dobra, też coś tam... Opa, Loader tutaj jest. Grenade out. Czy oni planują nam kiedyś odpuścić już, przestać się spawnować albo coś? Zginę. Okej. Dobra. No. Fakier pieprzony z kurczesny poszedł. Gdzie on schodzi w ogóle? Co on robi? Ciekawe, najebał się. Ja zaraz zginę, wiesz? Fajnie byś podbiegł, bo nie dam rady go zabić. Okej. Jest spoko, ziomuś. Jest naprawdę spoko. Krzepele. Ja się gdzieś schowam jednak. 300 życia. 0 tarczy. On ma resista. On ma resista. No co, ja mam wszystko rozładowane tutaj. Nie ma kurwa resista żadnego, ginie. Powoli. A, zabiłeś go. No. Szacun. A ty nie masz tego fizyksa włączonego? Albo... Nie mam, ja wiem, pisali w komentarzach, czytałem. Właśnie, bo ty nie widziałeś tego jak kapie. Jak tego, spływa. Tak. Podnoś ziomuś ammo, okej? Okay? Bo ja tu tak trochę słabo stoję. No dobra, jak znajdę. Cieszę się, dzięki. Spogs.
Wow, ale krytyk poszedł. Nie krytyk, można powiedzieć. Gdzie on ma... Na jajach? No co ty? Chyba krytyk, ale ma na jajach ten co go zabiłem. Junk, w sensie. No, ten z oponą na sutkach. Cholera, strasznie padam. Strasznie padam. No, oni są tacy, kurczę, troszeczkę mocni. Może ja rezysta nie mam. Dobra, ja trochę ich obiegnę. Oflankuję ich jak szef. Wow, 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 wow. Jesus Christ, czy oni się kiedyś skończą? Ha, ha, ha. Czy ty tam sobie radzisz? Ej, naprawdę pierdol tutaj srogi dostajemy. Ale tak nagle, nie? Naprawdę, te roboty są mocniejsze niż ten ostatni boss. No, są indeed, jeszcze zaraz pewnie padnę albo coś. Dobra, jak mam... Nie chowaj się, skurwielu. Dobra. No, wiesz co, biegnij do mnie, szybko. Kurde, zginąłem. Znaczy leżę. Podnieś się, proszę. Ja dam radę, bo nie przyreloaduję. No i po mnie. Też będzie chyba. Tak, też padłem. Nieźle, nieźle. To jak z czasem? 31 minut. Kończymy? No, musimy skończyć. W sensie zadanie. Okej. W trakcie zadania nie skończymy, nie pozwolę na to. You shall not pass. A to z tyłu jest, dobra. W zasadzie, no nie od początku, ale... No nie, no jest wyklirowane w dużej mierze. Co tu wypadło? Broń jakaś śmieszna. Pieprzyć. Dalej. Chodź, kolego. No, 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 tylko ja bym chciał jakiś ammo zaraz po drodze, bo ja w sumie nawalam taką bronią średnią, a ten mój shotgunik, który sobie bardzo z nimi fajnie radzi, to on jest strasznie ammożerny. Ammożerny. No. Fajny przymiotnik. Dobra, biegniemy. Oby mi się tu nie spełnili od nowa. Nie, 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 spoko. O to się nie martw. Nędzne skurwysyny. Dobra, biegniemy. Wow, jakie lubię takie rewolwerki. Moja ulubiona grań. Chciałem powiedzieć broń w tej grze, ale już ma grań w tej grze. Tak, słyszałem. Nieźle. Ucz się języka. I... I disappear. Ten koleś ma na wszędzie krytyki. Dobra. Ej, to mało ich zostało. No. Nie wiem, mało zostało, jeszcze... jednak zginęliśmy. No. Nas te chłopy jakieś na końcu dorwały, dobiły, zabiły, ubiły. Wow. Jeszcze jeden jest tutaj cwaniak. To daj 5 złotych. Okej. Te. Kurna! Dobij se go, dobij se go, dobij se go. Dobra, 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 dobra. Jeszcze jeden junk. Fucking down. Po prostu podnieś. Tak, zdecydowanie podnieś. Dude. No, dobiłem ci go. Nieźle. Okej, okay. Dobra, jak się tam wchodzi? Tu jest jakiś wesoły sklepik może? A, widzę, widzę. Górą. Tędy, 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 tędy. I tędy, tędy. A czekaj, to jest jeszcze duża skrzynia, którą oczywiście przykopiłeś. Pandorian Ninja Star. A wezmę, coś tam się sprzeda potem. I Hill Orange. Ale podoba mi się ten... Ten custom do twarzy, naprawdę fajny. Fajny jest, nie? Mi też się podoba. Co tu jest? Tu coś jest. Dude, koleś mnie po prostu zabił. Nieźle. To mnie teraz podnieś, jak mi go zabiłeś. I have you. Tańczę wokół ciebie, taniec godowy. Ugu, 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 ugu. Esgaroty tańczą, 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 tańczą. Tańczo, tańczo. Okej, okay, co my tu mamy? Jakieś fajne ochłapy. Snajpera 1300, serio? Aha, bo to jest dźwignia. Dźwignię otwieram i... Uuu, stary, chodź, zobacz. Okej. Okay. Okej. Okay. Biegnę. Gdzie jesteś? A, ty tu jesteś. Co jest? Ładnie. Ładnie. No. Wyczuwam wpierdol od tego... tego czego. O kurwa. Co on powiedział? Co to było? Jak z jakiegoś Diablo 1. Jaki kurwa skurwiel. On się regeneruje, bij tych po boku. Faktycznie, oni dobra. Oni się regenerują.
Oni są mega mocni, stary. No właśnie widzę. O, kurwa. Ty, mamy wreszcie godnego przeciwnika. No, bez kitu, ale takiego nawet chyba za zbyt godnego. W niego w ogóle nie strzelaj, lud. Ja napierdalam w ich kierunku granaty, widzisz co robię? Okej. O, widzę, że tam padasz. Tylko naprawdę nie padnij, bo jak teraz ja padnę, co jest bardzo bliskie tego... No, to ja i tak będę czekał, aż tu przyjdziesz, nie? O, dobra, próbuję. Jesteś mi tu konieczny w tym momencie, ziomuś. Próbuję. Biegnę. Ja tu napierdałam jak mogę, ale... Jak widzisz, jest różnie. Second win, fajnie. Jeden został rozwalony. Zrobię tak. Nie wiem, jak ty ich pokonujesz, dude, ale... Ja tych... Te robociki lekko trafiam. O, fuck. Co oni robią w ogóle? To jest jakaś masakra, nie? Co tu się dzieje? No tak. Dobra. Snajpery mogę go łowić. Co ty tam robisz? Powiedz. Napierdalam, a co? Ale kogo? Robociki. Kurna mać. Gdzie jesteś? Tutaj przy robocie. Próbuję ci pomóc, ale on... O właśnie, to po nas. No tak, możliwe. Jeszcze spróbuję oczywiście wyrzutnie. Nie, niestety to nie wyjdzie. Zginęliśmy. O stary, co? Gdzie my w ogóle przyszliśmy na koniec tego odcinka? No masakra. To jest koniec. To tak końce mają wyglądać. Właśnie, że umieramy. No. Tak powinno to wyglądać. I ja tu czuję, że to może być boss. To może być boss, a nie kurwa tamten lewiatan popierdółka. Dobra, trochę nam się odcinek wydłuża, ale przynajmniej będzie fajnie. Daj mi sekundę, jak kupię amunicję tylko do pełna i granaty, bo te granaty były bardzo przydatne. I możemy lecieć dalej. No, ja też sobie nakupię wszystkiego. Wiesz co, najgorsze było to, że waliłem w te roboty i zawsze wyskakiwało resist. I to było takie smutne. No. Gdzie ty jesteś? Bo one tarczy rzucają, tutaj jestem przy wejściu. Idziemy? Nie, ja muszę też kupić. To szybko amo. Dobra, cyk, 5000, 3000, cyk. Klasmody może by się przydały. Komando, Necromancer. Shieldy jakieś, kurwa. Nic się chujowi nie dzieje, nie? Dobra, biegnę. Dobra, już. 28 wyrzutni, w sensie 28... Wyrzutni, zajebiście. 28 wyrzutni na moich barkach. Jeb. Jedziemy. Tylko on został? Nie, on dopiero spawnuje chłopaków. Ej, mam nadzieję, że się nie spawnują, w sensie, wiesz, od nowa. Boże, chyba są tak. 4, od nowa. To nie będzie dobre, naprawdę. Myślę, że nie zrobimy tego. Granatuję ich tam. I napierdalaj. Napierdalaj teraz wszystkim, czym masz. Rzuć wyżyczkę. Rzuciłem już. Napierdalaj w roboty wszystkim, co masz. Najlepiej eksplozywy. Z czego? Eksplozywy, czymkolwiek. Masz granaty? Jak masz granaty, to pakuj wszystkie. Zrobiłem wszystkie. Ale teraz tym slagiem w nich. Świetnie, spowalniaj. Jest dobrze. Fajnie gadałem trochę ten, ale fajnie uciekałeś. Ło, kurwa, teraz jak uciekałem. Dobra, jak mam to podnieść? Parę slagiem. Jest dobrze, ziomuś. Jest naprawdę bardzo dobrze. Jakbym jeszcze miał granatów więcej, to już w ogóle mi się mega cieszył. To byłoby też fajnie. Umierasz, a jesteś na nich? Tak, jestem tuż przed nimi. Kurwa! Bardzo zły moment sobie wybrałeś. Dobra, ej, uda mi się. Uda mi się opuścić go. Kurwa, nie teraz, nie reloading. Aj, kurwa, już cię podnosiłem. Tak. To dawaj, póki ja żyję. Zostało po prostu procenta jego życia. Dobra, biegnę. Dajesz sobie radę? Tak. Ja muszę się uspokoić jeszcze slaga. Dobra, biegnę. Nie mogę wyjść chyba, wiesz? Jest dźwignia, musisz dźwignię pociągnąć. Gdzie jest?
Jest zablokowane, nie wejdę. Zabiłem jednego. On opcji, żebym wszedł. On powiedział peace the force? Super mod. Jakby to rzec. Kamp jest znowu pod bramą. Dumą. Rzuć mi granaty przez bramę. Nie da się. Gdzie jesteś? Uciekam, żeby mi się życie zregenerowało. Okej. I zaraz padnie drugi, zaraz padnie drugi. Chyba chciałbym widzieć, co ty tam robisz. Kupia dźwignia. Wrócić do bramy po prostu tym. Bez problemu w tym wszystkim. Wow. Co się stało? No nie, z koleś mi napierda... O, dobra. Poszła mi tarcza. Poszła ci tarcza? I poszła mi tarcza cała. No to widzisz, co tutaj co się u mnie dzieje, nie? No niezbyt. No to możesz mi wierzyć, że dzieje się fajnie i dużo. Dasz radę? Jest malutka szansa. Znowu mi tarcza poszła. Nie dam rady. Słuchaj, co to jest? I dlaczego to ma difficulty trivial? Czy oni sobie jaja robią? Dlaczego nagrodę za te 600 dolców? Zginąłeś? Nie, tak, stary, jest tam tragedia jakaś. Dobra, ja myślę, że nie warto przyciągać odcinka w godzinę 10 i próbować to. Po prostu przyjdziemy tutaj kiedy indziej. Jak kiedy indziej? No po dodatku na przykład. Kolejnym. Nie ma sensu tego robić, my naprawdę tego nie zrobimy. Boże, ja sobie nie rozumiem totalnie twojego podejścia. Jak mamy to robić? Szkoda czasu. No normalnie, napierdalać, no przecież zabiliśmy teraz trzech z czterech. I mnie zabił, i stałem i było mi smutno. Dawaj, jeszcze raz, bo ja chcę grać. Granaty kupić. Boże. Dawaj, zanim się brama zamknie. No dobra. Dawaj, nie wiem, slagiem nie powalę. Po prostu musisz pamiętać, żeby robić cały czas kółka naokoło niego. Napierdalać cały czas w biegu. Robiłem. Dobra. No dobra. Przyciągnij ich w jedno miejsce. Słuchaj, oni mi zbijają tarcze. Dobra, już napierdalaj, napierdalaj. Oni mi zbijają tarcze dosłownie w parę sekund. Jest spoko. Napierdalamy w te, w robociki. One no, wie, że wszystkie mają... Chcę już granat, żeby tego ostatniego, który tutaj przyszedł. Nie mam granatów więcej. Poszukaj skrzyni. Jeśli są gdzieś skrzynie tutaj naokoło, to będę miał szansę. Dobra, ja je poprzyciągam. Dobrze. 8 granatów poszło. Dobra, palimy, jeszcze trochę. Mi też. I robi to często, nie możemy być zbyt blisko, rozumiesz? I zaraz po mnie. Nie, dobra, już się regeneruję. Pobiegam trochę naokoło. Dobra, walę w nich tymi slagami. Cofam. Idzie skurwysyn. Czy on ma teraz... On chyba teraz tarczy nie ma, wiesz? Dokładnie, teraz ma tarczy. A teraz one nie mają, tak? Teraz one też mają. Teraz ładują go, nie? W sensie tarczy. Teraz nie opłaca się do niego walić, ale się opłaca do nich walić. Zostało mi 5 tych. One już powoli padają. Tam w środku. Uważaj, pójdzie. Widzę, tam. Widzę. Poszła, okej. Okay. Ej, wycofaj trochę, bo ja się boję, że zginiemy. Dobrze, jest spoko. Bez stresu na razie, Esu. Dobra, bez stresu, Esu. Zaraz padnie pierwszy rok. O, mi poszło tarcza. Też. Ale mam życie. Wal do tych hyperiusów, które mają najmniej życia, oczywiście, nie? Co? Do tych hyperiusów wal, które mają najmniej życia. Ten, który nie ma tarczy. Ten, który ma cały czas od siebie... Ten, który jest przy tobie. Ten przy mnie ma pół. Tak, ale on nie ma tarczy. Dobra, jeden padł. Biegnę. Chyba, że poszła tarcza, o kurwa. Widziałem, spoko, teraz kto nie ma, teraz wszyscy mają. Dobra. No ej, zginąłem, słuchaj. Teraz tamten nie ma. Zanim zostaniesz sam tutaj. Wiem, biegnę w twoją stronę, ale... Dobra, cały czas strzelam. A ja próbuję cię podnieść, wierz mi. Rzuciłem wieżyczkę, mam nadzieję, że nam pomoże. Dobra. Żyjemy. Okej, biegnę. Napierdali tamtego bez... Ten jest bez tarczy. Ten jest, tamtego ma tarczę, tamten jest z tyłu, widzę. Ma prawie życie. Po nim. Poszło. Został jeden.
i uda nam się. Jest wszystko do zrobienia. Jak z niego leci? Ja w niego spróbuję coś innego. Oni mają... teraz robota. Okej. Dostał, po nim dostał. I koleś wskoczył do środka. Skoczył do środka i napierdala wszystkim, co ma. Dobra, on ma oczywiście na mordzie. Krytyka. O, stara, ona pierdala tak niesamowicie, że ja nie wiem... O co chodzi? Zróbmy go z dwóch stron, słuchaj, żeby nas nie trafił na dwa baty. Jaki kurwa wielki byk. To jest dopiero ten boss, faktycznie miałeś rację. Ale w ogóle życie mu nie schodzi prawie. Wiem, jest przez kurwielem, nie? Ja się trochę boję, że mi ammo zabraknie. Mi zabrakło ammo do tego, do wyrzutni. Uciekam. Dobra. Cztery. Dwa. Jeden. Poszło. Ale bydle. Zabieram mu po tak 2,5 tysiąca, słuchaj, ale to i tak jest za mało. Jak na jego potrzeby. Dobra. To jest najgorsze, ten dziwny atak. To trzeba daleko, on w ogóle zabiera tarczę całą, trzeba się daleko trzymać. Nie zgin teraz, słuchaj, masz mało życia. Wiem, widzę, będę biegał naokoło, ty nawalaj. W ogóle jest na ciebie uparty, bo na ciebie leci cały czas. Widzę, leci na mnie. Ładuje chyba. Tak. On wygląda jakby walił. Musisz biec. Okej. Jezu, to będzie złe. Coś czuję, że właśnie biegnę na pewną śmierć. No. Nie, uda nam się. Uda nam się. Kurwa. Dajesz jeszcze raz. Kurwysyno. Okej, widzi mnie. Ale nic nie robi. Jest dobrze, ja żyję. Biegnie. Uciekamy. I napierdala tą swoją... Nam się udało. Przecież jemu się nic nie dzieje. Boss. Ja jeszcze spróbuję czymś innym. Gdzie ma? Nie wiem. O kurwa. No dobra, mogę spróbować. Ja mu w grzdyla walę, to się nic nie dzieje. W grzdyla. Oby nie skoczył. Dobrze robisz. Oby nie skoczył, uwaga. Zajebiście, uciekamy. Napierdala starczy swoje, znaczy tego antytarczy. Antytarcza. Co on robi? Jaki to jest... Jak on skacze, pierdolony Terminator, nie? Tak. Może w dupę mu trzeba strzelić. Przecież to jest niemożliwe, żeby tak go trzeba było zabić. No stówę. A może coś mu trzeba na łeb zrzucić, albo coś, a my się... Mocny jest. No dobra. Drogi Kamilu, proszę cię, nie gin tak. Próbuję, ale też muszę go jakoś próbować zabijać, a to nie jest łatwe. Dobra. Próbuję. Widzę, na razie jest okej. Okay. Biegnij. Dzięki. Kuźwa. Antytarcza. Skurwysyn. No, przecież jak? Byłem daleko, byłem tak daleko. Widzisz, gdzie byłem? Proszę cię. Mam 400 życia. Dobra, podnoszę cię. On nic nie robi na razie. Jak najdalej. Ale ja byłem mega daleko, to nie ma znaczenia. Dobra. No mam... Miałem 5 punktów życia przez sekundę. On jest na mnie uparty, on po prostu nie da mi żyć. Teraz chyba na mnie puścił. Nie, na ciebie. Wyładuj w niego pół kuźwa tysiąca tej amunicji. No i co ja mam? Biedny. O. Okej, okay, koniec. No. No. Tak daleko, a tak niedaleko. Albo raczej tak niedaleko, tak daleko. Nie, to na niego musi być jakiś sposób, to jest niemożliwe. Ta życia mu została. Ja nie wiem, ile on ma życia, ale on musi mieć grube miliony. No, ma grube miliony. Kończymy, zedytujemy to jakoś, bez tej końcówki to zrobimy.
bo to nie ma sensu marnować cudzego czasu. Nie, ale przynajmniej zobaczyli, jak jest hardkorowo i w ten sposób będzie lepiej oglądać, jak przyjdziemy tam skokrzeni. No nie, bo zjebaliśmy, nie przeszliśmy go. Co z tego? Trzeba się czasem podać, żeby potem wygrać. Ale to jest... Nie podoba mi się to. Nie wycinaj. Nie wycinaj, bo cię odsubują. Nie wiem jeszcze. Nie podoba mi się to. Ale odsubują cię, jak wytniesz. Nie podoba mi się to. Dlaczego oni to zrobili? Jeszcze mówisz, że to jest trivial, tak? Trivial, to jest najlepsze. Ktoś po chuju poleciał strasznie, nie? Dobra, to co, żegnamy się w takim razie tutaj. O, ja pieprzę, no dobra. W kolejnym odcinku, no. W kolejnym odcinku, ale w sensie DLC-ku kolejnym, tak? Nie, jeszcze w tym. Esu, jak ty wszystko... Wiem, ale no, słuchaj, skąd ja miałem wiedzieć, panie? Panie, klęczę tu. Patrzę, klęczę. No niestety, no, miało być tak, wyszło inaczej, więc trudno. Chyba, że tutaj po prostu zaczynamy omawianie tego DLC-ka i skończymy w ogóle DLC-ka, ale nie wiem, czy chcesz tak zrobić. Halo, panie? Nie płacz, Kamil, nie płacz. Ja ci powiedziałem, żebyśmy skończyli DLC-ka, jak zabiliśmy bossa. Ale teraz wszyscy są wdzięczni. Nie, dude, jeśli ktoś jest w tym momencie oglądania, to najprawdopodobniej ożyga już ekran. Przecież ja u siebie utnę to wszystko i po bossie będzie u mnie koniec, u mnie nie będzie tej całej reszty. No dobra, okej, okay, spoko, możemy tak zrobić. No. Może. A jeśli ty wrzucasz u siebie, no to cóż, no to... To może zróbmy tutaj jeszcze pożegnanie takie i dla mnie, i dla ciebie, takie wspólne. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, czy chcesz Esów w związku z końcem tej DLC-kowej serii coś powiedzieć na temat samej gry? Na temat dodatku chyba, nie? Tak. Uważam, że jest za krótki. Tak od minusów zacznę, jak typowy Polak. No to dobrze, to bardzo dobrze. Uważam, że jest zdecydowanie za krótki, nieważne czy z zadaniami pobocznymi, czy nie. Szkoda, że w zasadzie te zadania opierają się tylko na dwóch jakby aspektach, czyli albo trzeba kogoś zabić, gdzieś pobiec i kogoś zabić, albo trzeba pozbierać rzeczy, które są rozsypane po całej planszy i nic więcej. Mówię o zadaniach pobocznych, bo główny wątek jest trochę bardziej ambitny. Cóż, jeśli chodzi o bohaterów tych nowych, Best Fuck Friend na przykład, no to całkiem fajne, pasujące do borderków. Moim zdaniem bohaterowi pasujący do klimatu tej gry. Muzyka fajna, nie przeszkadzała mi. Ty ją wyciszyłeś, ale lols, nie strzelaj do mnie, kiedy mówisz. Przecież się nie wyciszyłem. Jak wszyscy wiedzą, że wyciszyłeś. Kustomizacje średnie. No i szkoda, że cały czas jest ten sam schemat robienia zadań, czyli idziemy na okrągło przez cały odcinek, a wracamy króciutką drogą, ale tak jest w wielu grach. No i tyle, no. Naprawdę króciutkie. Zobaczymy. Nie sądzę, żeby to było warte tych $10, za które zapłaciłem. Moim zdaniem tak z 7. Dziękuję. Proszę. No dobra, to może ja też kilka słów powiem na temat DLC-ka. Dobra, to ty w sumie pomarudziłeś tylko. Ty nie powiedziałeś o żadnym plusie, to może ja powiem o plusach. Okay. Plusem przede wszystkim był pojazd, którym się poruszaliśmy. Był bardzo przyjemnie zrobiony. Strzelanie może z niego było dosyć kiepskie, ale samo poruszanie się nim, gibanie się na wszystkie strony, bujanie, było bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Dużo lepsze niż w normalnym pojeździe. No. Jestem zawiedziony nagrodami, jakie tu dostaliśmy. To jest dodatek DLC, w którym ja powinienem czuć się nagrodzony bardziej niż w normalnej grze. Tymczasem w ogóle nie czułem się nagrodzony. To, co trzymam teraz w łapie, jest jedyną fajną rzeczą chyba, jaką tu znalazłem. No dobra, jeszcze jest ta wyrzutnia. Jeszcze jest ta wyrzutnia śmieszna za 25 koła. No dobra, ona była mocna, ona się w ogóle trafiła jakoś tak z dupy, bo ona chyba jest nawet zielona, nie? Albo coś w tym stylu. Wow. No. Było bardzo mało tych kustomizacji postaci, była masa kustomizacji skórek do pojazdów. Spoko, że były skórki do pojazdów, ale czemu nie było do postaci? Mi się bardzo podobały, za każdym razem jak dostawaliśmy jakąś nową skórkę dla postaci, twarz dla postaci, to się niesamowicie jarałem, bo wyglądało fajnie. Tutaj dostaliśmy tak naprawdę tylko jedną, jedyną na sam koniec gry.
No, a jeśli chodzi o te samochodowe, to nawet ich nie przetestowaliśmy za bardzo, bo trzeba niestety kliknąć w zmień kolor i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja tak naprawdę użyłem... Chcemy szybko zespałnić tego, ten pojazd, to się po prostu nie klika w takie rzeczy. Tak, ja tak naprawdę użyłem pierwszej skórki dopiero na sam koniec, chyba w tym dzisiejszym ostatnim odcinku. No ja też. Ech, dobra. Boss był, kurczę, no niesamowicie prosty w porównaniu z tego, co tam się kryje za tymi kratami, straszne, nie wiem w ogóle, jak mam to opisać. O, Boże drogi. No. Wielki skurwiel. No, wielki skurwiel, naprawdę. Do którego kiedyś wrócimy, ale na razie jesteśmy na niego za słabi, po prostu. Tak. Co tam jeszcze? Przede wszystkim sprawa niewidzialnych ścian, które nie zlikwidowali i najbardziej rażący błąd, który taki, no, który zauważyliśmy, to jest właśnie ten z tą fabułą, że poszliśmy z głównym zadaniem i przez to na przykład poboczne zadania wyglądają tak, jakbyśmy nie zrobili głównego, tak. Jakby Scarlett nas nie zdradziła i jakby cały czas gadała o Kity tym, nam wciska że jakieś. Zbliżamy się do tego treasure, który już dawno znaleźliśmy. Dokładnie, ale to już było w normalnej podstawce Borderka 2, to już się zdarzało wcześniej. Nie, nawet nie. Ale jeśli chodzi o niewidoczne ściany, to zgadzam się, to było bardzo odczuwalne w tym DLC-ku. No zobaczymy, co zaprezentuje ten kolejny DLC, czyli Sir Hammerlock coś tam, który wychodzi dzisiaj, to znaczy dzisiaj jest wtorek, 15 stycznia, kiedy nagrywamy ten odcinek. No to właśnie teraz, no, dokładnie. No. Zobaczymy. No dobra, będziemy się chyba żegnać, co? Do oglądania tego dokładnie. Kolejnego DLC-ka naszego. Tak, także my zrobimy sobie oczywiście małą przerwę, tak samo jak zrobiliśmy sobie przerwę po podstawce. Ale jak już sobie odpoczniemy, jak złapiemy nowe siły, to wrócimy i nagramy dla was drugi DLC do Borderka. Także to jest taka zapowiedź i jednocześnie pożegnanie z tej części serii. Także co, możemy się już żegnać? Myślę, że możemy. Dobra, w takim razie dziękujemy wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i że chcecie zobaczyć jeszcze kolejnego DLC-ka. A na dzisiaj to wszystko. Żegna was umierający Esu i CTSG. Cześć. Nie ginę. No na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.